Zdolność do rozważań nad sensem otaczającego nas świata budzi nieustanne pragnienie do zgłębiania wiedzy i poszerzania horyzontów, co jest niewątpliwym fundamentem rozwoju cywilizacji. Od wynalezienia koła po silniki, od ziół po współczesne leki, od liczydeł po komputery. To przykłady odkrywania nowych możliwości na poprawę jakości życia, które pozwalają nam zajmować najwyższe miejsce w hierarchii gatunków. Na przestrzeni rozwoju nauki niejednokrotnie powstawało wrażenie osiągnięcia nieprzekraczalnej granicy poznania. Jednak mimo to ciągle dochodziło do pokonywania kolejnego szczebla drabiny możliwości. Obecnie żyjemy w okresie, w którym kamień milowy pozwalający na przekroczenie kolejnej granicy poznania naukowego jest w zasięgu ręki. Jest nim komputeryzacja kwantowa. Jako pierwszy ideę komputera kwantowego zaproponował w 1980 roku rosyjsko-niemiecki matematyk Jurij Manin. Rok później wybitny fizyk Richard Feynman na konferencji poświęconej fizyce i komputeryzacji przedstawił model logiczny komputera kwantowego. Motywacją przemówienia Feynmana było przekonanie o tym, że niemożliwym byłoby przeprowadzenie symulacji kwantowego systemu za pomocą komputera klasycznego. Feynman zrozumiał, że typowo inżynieryjne podejście do problemu rozwoju komputeryzacji nigdy nie doprowadzi do rewolucji. Jego rozumowanie opierało się głównie na przyjęciu praw natury jako elementu wartego uznania, któremu należy przypisać najwyższą rangę. Wykłady Feynmana z ostatnich lat jego działalności naukowej są często uważane za kluczowy moment w rozwoju idei komputera kwantowego. Klasyczne komputery są urządzeniami, które wykorzystując tranzystory przetwarzają informacje w postaci ciągów różnych kombinacji zer i jedynek, będących jedynym zrozumiałym językiem dla procesora komputerowego. Tranzystor w uproszczeniu jest czymś w rodzaju przełącznika. Może być włączony, co w zapisie binarnym odpowiada liczbie 1, albo wyłączony, co z kolei odpowiada 0. Połączenie tranzystorów w specjalne obwody nazywane bramkami logicznymi pozwala komputerowi na przeprowadzenie obliczeń i podejmowanie decyzji według programu stworzonego przez człowieka. Moc obliczeniowa procesora zależy od liczby zastosowanych w nim tranzystorów. Zgodnie z prawem Moore'a obecnie mamy do czynienia z jej podwajaniem co 2 lata. W 2012 roku komercyjnie dostępnym procesorem z najwyższą liczbą tranzystorów przekraczającą 2,5 miliarda był 10-rdzeniowy Xeon Westmer X. W przypadku procesorów graficznych światowy rekord należy do firmy NVIDIA, posiadającej w swojej ofercie akceleratory obliczeniowe, w których liczba tranzystorów przekracza 7 miliardów. Chociaż tego typu urządzenia są godne podziwu i niewątpliwie przyczyniają się do rozwoju nauki oraz technologii, to nie zmienia faktu, że wciąż istnieją pewne problemy wyższej rangi, z którymi nawet najbardziej zaawansowane komputery klasyczne nie mogłyby sobie poradzić w optymalnym dla nas czasie. Żaden rodzaj konwencjonalnych rozwiązań i usprawnień nigdy nie będzie w stanie dorównać temu, co oferują nam prawa mechaniki kwantowej.
Kwantowo-mechaniczne stany cząstek elementarnych, podobnie jak napięcia na tranzystorach, mogą być opisywane przez zera i jedynki. W zależności od zastosowanej metody można zaprzęgać do obliczeń różne rodzaje cząstek. Opisywanym przez zera i jedynki stanem będzie tutaj wewnętrzny moment pędu cząstki nazywany spinem. Chociaż nie sposób opisać tej osobliwej cechy na gruncie mechaniki klasycznej, na potrzeby naszej intuicji możemy wyobrazić ją sobie jako małą, zdolną do odchyleń sztabkę magnesu. Kiedy nasza intuicyjna sztabka jest skierowana w górę, wtedy taki stan opiszemy wartością 1. Natomiast kiedy będzie wskazywała kierunek w dół, wtedy opiszemy ją zerem. Czyli, innymi słowy, spin w górę odpowiada włączonemu przełącznikowi, a spin w dół wyłączonemu. Dzięki takiej analogii mamy możliwość opisu zdefiniowanych stanów kwantowych za pomocą systemu binarnego zupełnie tak, jak w przypadku komputera klasycznego. Jednak na tym kończy się całe podobieństwo. Przewaga komputera kwantowego opiera się głównie na pewnej własności, dzięki której cząstka elementarna może znajdować się w wielu stanach równocześnie. Z tego typu zjawiskiem, nazywanym superpozycją, mamy do czynienia przed dokonaniem pomiaru, czyli przed permanentnym zdefiniowaniem stanu cząstki. Przed pomiarem, przy braku dodatkowych zakłóceń z otoczenia, cząstka elementarna znajduje się w superpozycji stanów, manifestując swoją kwantową zdolność przebywania w wielu stanach równocześnie. Zatem zgodnie z zasadami fizyki kwantowej, spin przykładowego elektronu może wskazywać równolegle wszystkie kierunki w tym samym czasie, zmuszając nas do opisania go i zerem, i jedynką równocześnie. W związku z tym, w odróżnieniu od komputera klasycznego, gdzie podstawową jednostką informacji jest jeden bit, czyli jedna liczba w zapisie binarnym, w przypadku komputera kwantowego mamy do czynienia z bitem kwantowym, czyli tak zwanym qubitem, który jest opisywany zerem i jedynką w tym samym czasie. Operowanie na qubitach stwarza niesamowite możliwości bardzo efektywnego przetwarzania baz danych o rozmiarach wykraczających poza nasze wyobrażenie. Żeby lepiej zobrazować, z jak dużą przewagą mamy do czynienia, rozważmy najpierw przykład wszystkich możliwych kombinacji dwubitowego systemu danych. Mamy cztery możliwe stany: 00, 10, 01, 11. Dwubitowy komputer klasyczny może dokonywać jednocześnie analizy najwyżej jednej z czterech takich możliwości. W celu sprawdzenia wszystkich, komputer musi powtórzyć każdą operację z osobna. Dwukubitowy komputer kwantowy dzięki superpozycji jest w stanie analizować wszystkie te możliwości równolegle w jednej operacji. Dwa kubity zawierają informacje o czterech stanach, natomiast dwa bity wyłącznie o jednym z nich. Maszyna z n kubitami może być w superpozycji 2 do n stanów równocześnie. Czterokubitowy komputer mógłby analizować 16 stanów równolegle w jednym podejściu. Dla porównania, czterobitowy komputer klasyczny może dokonywać analizy tylko jednego z takich stanów. Żeby dotrzeć do rozwiązania konkurując z komputerem kwantowym, musiałby powtórzyć tę operację 16-krotnie. Przewaga komputera kwantowego będzie się zwiększać coraz bardziej wraz ze wzrostem liczby danych. 500-kubitowy komputer mógłby przeprowadzić analizę większej ilości danych niż liczba atomów w obserwowalnym wszechświecie. Pierwszej eksperymentalnej próby realizacji komputera kwantowego dokonano za pomocą próbówki. Neil Gershenfeld, Isaac Huang i Mark Kubiniec przeprowadzili proste operacje, wykorzystując w swoim eksperymencie zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego. Model komputera składał się z próbówek zawierających cząsteczki chloroformu.
Całość umieszczona była w stałym polu magnetycznym, a głównym obiektem zainteresowania naukowców były interakcje pomiędzy spinami wodoru i węgla, które pełniły rolę bramki logicznej. Programowanie odbywało się za pomocą impulsów radiowych o szczególnych częstotliwościach, które doprowadzały do zmian spinów. Komputerowi z próbówki udało się doprowadzić do znalezienia wybranego elementu w czteroelementowym zbiorze danych. Chociaż eksperyment zakończył się powodzeniem, to zgodnie z badaniami naukowców z Uniwersytetu w Nowym Meksyku, prawdopodobnie tego typu modele są jedynie klasyczną symulacją komputera kwantowego. Ponadto mało realna jest ewentualna możliwość rozbudowania takiego systemu do praktycznych zastosowań. Żeby zbudować w pełni wydajny komputer kwantowy, muszą zostać spełnione pewne wymagania. Jednym z najważniejszych jest stworzenie odpowiednich warunków w celu umożliwienia ingerencji w stany kwantowe cząstek elementarnych przy równoczesnym zachowaniu ich niezwykłych właściwości. Jest to bardzo trudne zadanie wymagające ogromnej precyzji i specjalnego wyposażenia, które pozwalałoby na wykorzystanie rezerwuaru możliwości oferowanych przez fundamentalne prawa natury. W makroświecie istnieje jednak wiele przeszkód wpływających na zaburzenie kwantowej subtelności. Dekoherencja jest jednym z największych problemów napotykanych przez naukowców, próbujących zbudować komputer kwantowy. Każda cząstka elementarna podlega dualizmowi korpuskularno-falowemu, co oznacza, że czasami może zachowywać się jak cząstka, a czasami jak fala. Cząstka zachowująca się jak fala podlega tzw. unitarnej ewolucji, opisywanej równaniem Schrödingera. Jest to stan, w którym zakłócenia z otoczeniem, czyli dekoherencja związana m.in. z energią termiczną, nie jest wystarczająco duża, żeby doprowadzić do utraty cennych z punktu widzenia komputera kwantowego informacji. Taka ewolucja splątania i wzajemnej dekoherencji może być analizowana i kontrolowana w czasie, co pozwala na przetwarzanie informacji w całkowicie nowy sposób. Niezwykle istotne jest również to, żeby kubity pozostawały w stanie splątania kwantowego, wyłącznie ze sobą tworząc spójny układ, w którym może dochodzić pomiędzy nimi do wymiany informacji kwantowej. Niestety, wszystko co nas otacza jest zbudowane z cząstek elementarnych, które tylko czekają na to, żeby zaburzyć precyzję procesora kwantowego. Takie niekontrolowane splątywanie kubitów z otoczeniem spoza układu mogłoby doprowadzić do wycieku istotnych informacji. Dlatego tak ważne jest to, aby jak najlepiej odizolować i schłodzić elementy komputera kwantowego, w których dochodzi do obliczeń. Schładzanie procesora do ekstremalnie niskich temperatur bliskich zeru absolutnemu pomaga uspokoić kubity, wprowadzając je w stan najniższych poziomów energetycznych, dzięki czemu można łatwiej je kontrolować. Ponadto czasami do budowy procesorów kwantowych używa się też materiałów nadprzewodzących, których niezwykłe właściwości również można wykorzystać dopiero po osiągnięciu bardzo niskich temperatur. Oprócz nuklearnego rezonansu jądrowego do stworzenia komputera kwantowego można wykorzystać inne rozwiązania oraz zjawiska, takie jak polaryzacja światła, kondensat Bose-Einsteina, kropki kwantowe, pułapki jonowe czy fullereny. Jednak niezależnie od użytej metody, zawsze chodzi o możliwość kontroli stanów kwantowych w taki sposób, abyśmy byli w stanie zaprogramować komputer, pozwolić na obliczenia i finalnie odczytać pożądany wynik. Naukowcom z Uniwersytetu w Nowej Południowej Walii w 2012 roku udało się wykorzystać w roli tranzystora pojedynczy atom umieszczony w krzemowym otoczeniu. Z uwagi na wiele pozytywnych i ciekawych rezultatów badań nad kontrolą stanów kwantowych, zespół australijskich badaczy z Michelle Simons na czele zdobył uznanie na całym świecie. Ludzie pragną coraz szybszych komputerów, dzięki którym mogliby efektywniej przeglądać internet, rozwiązywać problemy, których obecnie nie sposób rozwiązać, czy mieć dostęp do lepszej grafiki. Układy scalone z roku na rok stają się coraz mniejsze, co jest wynikiem zapotrzebowania dyktowanego przez rynek, nieustannie naciskające na zwiększenie wydajności i rozwój technik miniaturyzacji. Już wiele lat temu teoretycznie przewidziano, że komputer działający według kwantowych zasad byłby w stanie rozwiązywać problemy nieosiągalne dla komputerów klasycznych. Tym, co musieliśmy stworzyć najpierw, było urządzenie zdolne do wykorzystania pojedynczego atomu. Technologia potrzebna do tego celu nie istniała 10 lat temu. Jak sprawić, żeby atom znalazł się wewnątrz krzemowej półprzewodnikowej sieci krystalicznej? W jaki sposób połączyć ten pojedynczy atom z przewodami, żeby móc go kontrolować?
Skaningowy mikroskop tunelowy widoczny na zdjęciach jest tym, czego potrzebujemy do manipulacji pojedynczymi atomami. Taki mikroskop działa w środowisku próżniowym. Jest to spory kawał stali nierdzewnej, bez żadnego powietrza wewnątrz, co w znacznym stopniu ułatwia kontrolę nad atomami. Wszystko polega na użyciu bardzo cienkiej metalowej igły. Poruszając jej końcówką po powierzchni sieci krystalicznej, dochodzi do zmian przepływu ładunków elektrycznych przechodzących przez igłę, co pozwala na określenie położenia pojedynczych atomów. Co więcej, przepuszczając prąd elektryczny przez igłę, można zmienić strukturę chemiczną powierzchni kryształu. W naszym przypadku wychodzimy od czystego krzemu. Następnie umieszczamy na nim jedną warstwę atomów wodoru. Wykorzystując skaningowy mikroskop tunelowy, przepuszczamy prąd elektryczny przez igłę wtedy, kiedy znajduje się ona nad wiązaniem chemicznym atomów wodoru i krzemu, co doprowadza do uwolnienia jednego atomu wodoru, który pozostawia po sobie wolne wiązanie chemiczne. Następnie wprowadzamy fosfor, który może przyczepić się do pozostawionego wiązania. Dzięki temu jesteśmy w stanie umieścić hermetycznie pojedynczy atom fosforu w krzemowym otoczeniu. Jeden pojedynczy atom fosforu, a wokół niego krzemowa sieć krystaliczna. Tutaj widzimy skaningowy mikroskop tunelowy połączony z systemem epitaksji z wiązek molekularnych. Myślę, że jest na świecie tylko kilka grup, które próbowały połączyć ze sobą te dwie technologie. Wszyscy dochodzili do wniosku, że wibracje z obszaru, w którym tworzą się kryształy, doprowadzają do zakłóceń obrazu uzyskiwanego z mikroskopu. Połączenie obu tych technologii jest bardzo trudne, dlatego musieliśmy podjąć współpracę z całą grupą niezależnych inżynierów w celu efektywnego połączenia tych urządzeń. Jest to bardzo drogi system, który kosztował około 3 milionów dolarów. Był to zdecydowanie jeden z punktów zwrotnych w mojej karierze. Gdyby to nie zadziałało, wtedy prawdopodobnie byłabym skończona. Budujemy w próżni całą strukturę krystaliczną warstwa pojedynczych atomów po warstwie, a na końcu musimy znaleźć ten jeden. To było jednym z największych wyzwań, jakie napotkaliśmy. W jaki sposób znaleźć ten pojedynczy atom fosforu? W ciągu ostatnich 5-10 lat rozwijaliśmy technikę, która polega na tym, że tworzymy oznaczenia na powierzchni, które są widoczne również wtedy, kiedy materiał zostaje wyjęty z próżni. Jednak wciąż pozostaje pytanie, jak połączyć ten atom ze światem zewnętrznym. Połączenie oczywiście musi być tak małe, jak to możliwe, żeby mieć pewność, że trafiasz tylko do tego jednego atomu, a nie do innych. Po wyjęciu materiału z próżni możesz zobaczyć to oznaczenie miejsca położenia atomu fosforu. Łączysz powierzchnię w odpowiednim miejscu z bardzo czułym urządzeniem, które jest w stanie kontrolować spin atomów fosforu. Zapis informacji rozpoczyna się od wprowadzenia atomów w najniższy stan energetyczny poprzez schłodzenie urządzenia. Atomy fosforu mają elektrony, które też posiadają swój spin. Wyobraźmy sobie taki elektron jako wahadło. Kiedy znajduje się ono w dolnej pozycji, posiada wtedy najniższą energię, natomiast kiedy zaczniemy je lekko popychać, będzie ono zyskiwać energię. Takich popchnięć można dokonywać za pomocą promieniowania mikrofalowego, wprowadzając elektron w coraz wyższy stan energetyczny. Kiedy wahadło osiągnie punkt kulminacyjny, wtedy elektron może oderwać się od atomu. Jednoelektronowy tranzystor tunelowy jest bardzo czułym miernikiem przepływu ładunków elektrycznych, dzięki któremu można zbadać przepływ pojedynczego elektronu. Takie oderwanie elektronu od atomu jest równoznaczne z konkretnym kierunkiem spinu odpowiadającym jedynce w zapisie binarnym. Innymi słowy, dzięki możliwości pomiaru przepływu ładunku możemy dowiedzieć się, jaki spin miał pojedynczy elektron. To, co widzimy na ekranie, to przepływ pojedynczego elektronu, w tym przypadku ze spinem w górę, a tutaj ze spinem w dół. Dla mnie jako fizyka jest to jedna z najbardziej niesamowitych rzeczy, jakie spotkały mnie w całej mojej karierze naukowej. Możliwość obserwacji czegoś, czego nigdy nie byłbym w stanie zobaczyć gołym okiem. Dzięki tym czułym urządzeniom pomiarowym możemy zobaczyć spin pojedynczego elektronu. Jeżeli australijskiemu zespołowi uda się zwiększyć liczbę qubitów w taki sposób, aby wszystkie z nich były odpowiednio odizolowane od otoczenia, jednocześnie znajdując się w stanie splątania kwantowego, wtedy będziemy mogli mówić o prawdziwym kroku w kierunku nowej ery.
Oprócz uniwersalnego modelu opartego na bramkach logicznych, nad którym pracują australijscy naukowcy, są też inne. Jednym z nich jest adiabatyczny komputer kwantowy. Tego typu maszyna została zbudowana przez firmę D-Wave, która jako pierwsza na świecie wprowadziła tak zaawansowany sprzęt na rynek komercyjny. Firma, której założycielami są Wern Brownell i Jordi Rose, najpierw funkcjonowała w ramach Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Jednak po czasie stała się zupełnie niezależna. Pomysł na zbudowanie komputera kwantowego zrodził się z pracy nad materiałami nadprzewodzącymi, którą założyciele firmy prowadzili na Uniwersytecie w Kanadzie. Podstawowymi elementami procesorów w komputerach D-Wave są tak zwane SQIDy, z angielskiego Superconducting Quantum Interference Device, które są jednymi z najczulszych urządzeń używanych do pomiaru natężenia pola magnetycznego. SQID w uproszczeniu jest czymś w rodzaju nadprzewodzącego pierścienia poprzedzielanego tak zwanymi złączami Josephsona. Materiały nadprzewodzące, z których wykonane są tego typu urządzenia, mają niezwykłe właściwości, dzięki którym w bardzo niskich temperaturach bliskich zeru absolutnemu niezwykłość kwantowa bierze górę nad klasycznymi zasadami fizyki, do których przywykliśmy. Przykładowo w schłodzonym nadprzewodniku wcale nie występuje zjawisko oporu elektrycznego, a niektóre przedmioty dzięki tzw. efektowi Meissnera mogą lewitować. Inaczej niż w modelu z pojedynczymi cząstkami, tutaj w roli kubitu występuje kierunek ruchu wielu zjednoczonych elektronów, które dzięki niskiej temperaturze i właściwościom nadprzewodzącym możemy uznać za odpowiednik tego, co w poprzednim modelu było kierunkiem spinu. Innymi słowy, zerami i jedynkami opisuje się tutaj kierunki przepływu prądu elektrycznego przez pierścienie nadprzewodzące. Prąd płynący zgodnie z ruchem wskazówek zegara odpowiada zeru, natomiast prąd płynący przeciwnie jest opisywany jedynką. Cały proces komputeryzacji w tego typu modelach opiera się na probabilistycznej metodzie tzw. kwantowego wyżarzania, polegającej na znajdywaniu optymalnej wartości wśród wszystkich możliwych rozwiązań. Nazwa metody wywodzi się od wyżarzania w metalurgii, które jest techniką kontrolowania temperatury ochładzanego stopu metalu. Powolne ochładzanie pozwala na tworzenie uporządkowanych struktur krystalicznych. Odpowiednikiem temperatury w przypadku wyżarzania kwantowego jest pole magnetyczne. Szukając najniżej położonej doliny podczas spaceru w górzystym terenie, musielibyśmy przemierzyć go wzdłuż i wszerz, aż w końcu trafilibyśmy w odpowiednie miejsce. Mechanika kwantowa pozwala jednak na coś, dzięki czemu moglibyśmy znacznie skrócić nasze poszukiwania. Tunelowanie kwantowe jest jednym z niezwykłych zjawisk, które pozwala cząstkom mikroświata na przechodzenie przez ściany wbrew zasadzie zachowania energii. Dzięki temu elektron szukający najniższego punktu w danym terenie nie musiałby przemierzać go w górę i w dół, ponieważ ma zdolność przenikania przez takie intuicyjne góry, co pozwala na znacznie efektywniejsze poszukiwania. Jeśli kontrolowane zmiany pola magnetycznego podczas takiego spaceru elektronów są wystarczająco powolne, wtedy po określonym czasie, po wyłączeniu pola magnetycznego, powinniśmy uzyskać poprawne rozwiązanie, czyli najniższy punkt terenu. Pierwszym klientem firmy D-Wave był amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin, który pod koniec 2010 roku zdecydował się na zakup 128-kubitowego komputera D-Wave One za kwotę 10 milionów dolarów. W 2013 roku w wyniku współpracy pomiędzy Google, NASA i USRA powstało laboratorium sztucznej inteligencji wyposażone w 512-kubitowy komputer D-Wave 2. Zespół badaczy zaangażowanych w ten projekt pracuje nad ulepszaniem technologii aktywacji urządzeń głosem, opracowaniem nowych leków, modelowaniem zmian klimatycznych, optymalizacją kontroli ruchu drogowego, rozwijaniem robotyki, nawigacji i rozpoznawania przez maszyny kształtów. W środowisku naukowym trwa jednak ciągła i ożywiona debata nad tym, czy komputery produkowane przez kanadyjską firmę rzeczywiście można uznać za w pełni kwantowe. Jednym z podstawowych zarzutów stawianych przez krytyków jest ewentualny brak występowania splątania kwantowego pomiędzy wszystkimi kubitami wchodzącymi w skład procesorów D-Wave. Według najnowszej z wielu publikowanych w ostatnim czasie prac naukowych, definicja komputera zastosowana przez firmę D-Wave jest poprawna. Czy można uznać tę konkluzję za ostatecznie rozstrzygającą kwestię sporu? Czas pokaże. Żeby móc w logiczny sposób skorzystać z tego, co oferują fundamentalne prawa natury, potrzebujemy również oprogramowania oraz algorytmów, które są tak samo niezbędne, jak podstawowe elementy konstrukcyjne.
Tworzenie algorytmów jest jednak bardzo trudnym zadaniem, ponieważ wymaga uwzględnienia nieintuicyjnych praw mechaniki kwantowej. Są jednak ludzie, którzy podjęli próbę tego wyzwania. Peter Shor i Love Grover są twórcami jednych z najbardziej znanych algorytmów kwantowych. Szczególnie algorytm Shora od czasu jego opracowania w 1994 roku wywołuje dużo emocji, ponieważ mógłby zostać użyty do złamania współczesnych kluczy szyfrowania takich jak RSA. Gdyby powstał komputer kwantowy zdolny do efektywnego wykorzystania algorytmu Shora, to przestałoby istnieć pojęcie bezpieczeństwa kont bankowych i innych operacji wykorzystujących szyfrowanie oparte na trudności rozkładu dużych liczb. Z tego typu trudnościami nie najlepiej radzą sobie komputery klasyczne, dlatego póki co możemy spać spokojnie bez obaw o to, że nasze konto bankowe zostanie opróżnione przez kwantowego hakera. Drugim przykładem jest algorytm Grovera, przeznaczony do przeszukiwania nieuporządkowanych baz danych. Wyobraź sobie, że masz książkę telefoniczną z kompletnie chaotycznym indeksem nazwisk, w której próbujesz odszukać dany numer telefonu. Żeby tego dokonać, musiałbyś sprawdzać wszystkie rekordy po kolei, co niewątpliwie byłoby bardzo czasochłonne. Komputer kwantowy z algorytmem Grovera mógłby odszukać pożądane nazwisko w kilka sekund. Należy pamiętać, że pojedynczy wynik uzyskany z takich obliczeń jest wyłącznie prawdopodobnym rozwiązaniem. Im więcej razy komputer dokona obliczeń, tym większe będzie prawdopodobieństwo, że uzyskany wynik jest poprawnym rozwiązaniem problemu. Komputery kwantowe są urządzeniami przeznaczonymi głównie do rozwiązywania złożonych problemów, w których mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą danych. W związku z tym, tego typu maszyny prędzej znajdą zastosowanie w laboratoriach badawczych niż w salonach gier. Rolą komputera kwantowego jest dostarczanie pomocy w uchwyceniu tego, co wykracza poza ramy narzucane przez potrzeby energetyczne i czas. Być może już w niedalekiej przyszłości będziemy w stanie wspiąć się wyżej po drabinie możliwości, tworząc nowe leki, poznając dokładniej mechanizmy zmian klimatycznych, konstruując bardziej zaawansowane urządzenia i wreszcie sięgając głębiej w strukturę otaczającej rzeczywistości. A wszystko dzięki prawom natury i chęci poznawania, która definiuje człowieczeństwo.